Malutko, już chodź. Trzymaj to, trzymaj to. I teraz go trzeba przewrócić. Szybciutko! No pomóżcie mi go przewrócić! No, śmiech przez łzy. To, co ja najbardziej lubię w teatrze. Że nie jest tylko dramat, nie jest pauza, ale jest i jedno, i drugie. I drugie. I to jest fantastyczne, że ludzie siedzący na widowni śmieją się albo wzruszają. Tak, a tak naprawdę widzą siebie. Nasz świat. Nasz świat, bo to jest bardzo to, co Kamil się powiedziała. To jest ponadczasowy temat. I my tak naprawdę podglądamy, obserwujemy siebie. Całe rano dzisiaj biegałam po radzie szkolnej. Tak, ja. Chcą go przenieść do innego gimnazjum, a... Trzeba temu zapobiec, a ponieważ on się nie ruszy, to ja muszę. Nie mówię. Popakujesz ją do trumny. No to tak powiedzieć, już nic nie można! Już by nawet się zrobić, nie można odebrać. Ja już skończyłam. Jest coś takiego, że okazuje się, że ta Zapolska jest tak niesamowicie aktualna. Że ona nawet mimo tego języka, no bo temat jest po prostu ponadczasowy, prawda? Rodzina, rozpad rodziny, zdrada, brak miłości w małżeństwie. Brak akceptacji, tak. No i samotność jego i hipokryzja, czyli zakłamanie, to żeby na zewnątrz nie było, a w domu ma wszystko zostawać w domu. Tylko zamiatanie jest, pod dywan. No właśnie, tylko wtedy jest właśnie to nieszczęście. Proszę się, ja jednak proszę, ja nalegam! Żebyście się państwo porozumieli! Kiedy przeczytałem tę sztukę na nowo, kiedy przystępowaliśmy do prób, to bardzo na mnie podziałało. Po pierwsze to, że to się w ogóle nie zestarzało, a po drugie to, że ludzie załatwiają, piorą swoje brudy w obecności małego dziecka, co też jest bardzo... dojmujące i bolesne dla mnie. Panie, co ja mam zrobić, no? Siłą nakarmić! Moja postać jest taka dosyć, tak, taka dosyć napisana w taki sposób dosyć pojemny, więc właściwie to do nas należało, jaka to będzie osobowość i też no, chciałyśmy, żeby była troszkę inna niż główna bohaterka też, żebyśmy jednak się troszkę różniły. Tatusiu, jak jestem przy tobie, to zawsze dobry rok. Zawsze dobry rok. Gdzie mam cię? Najważniejsze było chyba odnalezienie w sobie dziecka. I to był główny cel. Co jest trudne, bo dziewczynka jest napisana na lat 9, a ja mam lat 21. Co było najważniejsze w niej, to chyba walka o to, żebyśmy zostali razem, żeby ta rodzina się nie rozpadła, ja tak to czuję. Ale przecież pan mówił, że lubi, kiedy kobieta biało ubrana. Więc to wszystko na moją część. W tym przedstawieniu nie mam aż tak ciężkiej psychologicznie roli. Raczej jest dowcipna, więc nie obciąża mnie tak bardzo, bym powiedziała, więc to jest tylko kwestia może zabawy i wszystkiego, ale zmęczenie i tak pozostaje. Nawet takie już śmieszne różnogi, bolące głowa boli, ale czasami są takie przedstawienia, że bardzo długo się wychodzi, bo jednak pobudza się w sobie takie stany, że potem trzeba się z tego otrząsnąć. Przede wszystkim prosiłabym, żeby... Żeby gramofon był cicho, bo mój drugi lokator mówi, że mu to przeszkadza.